Olsztyński dworzec ma być nowoczesny i funkcjonalny. Ma nawiązywać do charakteru Warmii i Mazur i przypominać origami lub żagiel. Na jego dachu ma być ponad 1300 paneli fotowoltaicznych. Obok dworca ma znajdować się parking na 52 miejsca postojowe i 1500 m2 terenów zielonych. A jak to wygląda obecnie? Pojechaliśmy sprawdzić to z kamerą. Przy okazji zapytaliśmy mieszkańców regionu, jak oceniają ten etap inwestycji. Słuchajcie, jak wam się podoba nowy dworzec? Nowy dworzec świetny, naprawdę. Pierwszy raz tu jestem w sumie, nie, drugi. Fajne wrażenie, jeśli chodzi o dworzec przebudowany? Fajny, fajni ludzie są tutaj, jest w porządku. Twoje wrażenia? Przerost, ale bardzo ładnie. Czemu przerost? Nie, no tak po prostu, taki ten, ale jest mało miejsca strasznie przez tą przebudowę. Myślę, że fajnie. Oceniam, no bardzo dobrze. Pociągi jeżdżą, widzę, że ludzi coraz więcej. Jestem tu pierwszy raz, ale podoba. Jak wrażenie? No bardzo ładnie. To jest coś okropnego. Dlaczego? A żadnych schodów, żadnego nic. Nie wiem, w małych mieścinach są schody porządne, ruchome. Naprawdę, to jest w województwie miasto, a więc ja przyjeżdżam z bardzo daleka i jestem w szoku. Sam dworzec, sama bryła? No, lepsze to niż było co kiedyś. Powiedz, co, jestem z Krakowa, także... No, w porównaniu z Krakowem? Takie zwyczajne. No, w Krakowie jest większy dworzec, także nie ma tragedii. Można się odnaleźć bez problemu. Ja pierwszy raz jestem, no to dla mnie teraz jest eleganckie. Wybudowane tak jak trzeba, ale to jest na razie nieskończone, także trudno coś powiedzieć, jak to będzie na zakończenie. Na razie jest ładnie. Jakieś zmiany pani zauważa w porównaniu do starego? Pani, ja tu rzadko bywam, także no zmiany na pewno będą i na lepsze, nie? Miejmy nadzieję. A co powinno się pani zdaniem zmienić w porównaniu do starego dworca? Co powinno? To, ale to na wszystkich dworcach i nie tylko u nas w Polsce jest, że jak schodzisz do tunelu, nie? Masz ciężką walizkę, to musisz ją nieść i w górę wynosić. To trochę jest no, uciążliwe, nie? W każdym bądź razie. Jakieś pani zmiany zauważa może? Pani co, ja tu byłam tylko 2 lata temu, to jak jeszcze nie było, to jeszcze był stary dworzec. I teraz jak przyjechałam, ja wiem, że nie rzuca mi się jakoś, że to będzie super. Bo jak oglądałam to wizualizację w internecie, no to niby ma być super, nie? A na razie to niezbyt duże wrażenie na mnie zrobił, jak na razie. Może bardziej te zdjęcia z internetu na mnie wrażenie zrobiły, jak to już ma być wykończone. Bo teraz to mi przypomina taki zwykły dworzec typu wschodni w Warszawie czy coś. Nic co by ałał. Będzie duży chyba. Na razie wygląda ładnie w miarę. W internecie nie widziałem zdjęć, ale chyba będzie dobry. Ja nie jestem stąd w ogóle i... A no, wrażenie, jeśli chodzi o bryłę dworca? No takie trochę dziwne. Ale myślę, że jak ktoś to akceptuje, jest jakaś część kultury i część historii, to... Szkoda, że takie niezagospodarowane, bo być może jakby coś tam było, no to mogłoby coś z tego jeszcze fajnego powstać, nie? Więc jakby... No ale to już nie zależy ode mnie. Budowa nowego budynku dworca Olsztyn Główny jest na ostatniej prostej. Obecnie na placu budowy pracuje około 100 budowlańców. Do przejścia podziemnego na perony dostaniemy się od strony placu przed dworcem na 2 sposoby. Pierwszy to pochylnia terenowa, którą z placu przed dworcem zejdziemy bezpośrednio do przejścia na perony. Drugi sposób to przejście przez hol dworca na parterze budynku i dalej schodami ruchomymi, windami lub schodami na poziom -1. Stamtąd z holu kasowego bezpośrednio do przejścia podziemnego na perony. Wewnątrz dworca prowadzone są prace wykończeniowe na wszystkich kondygnacjach nowego budynku. W holu dworca finalizowany jest montaż sufitu podwieszanego oraz granitowej posadzki, natomiast na zewnątrz zakończyliśmy pracę przy konstrukcji nowej wiaty rowerowej, a także trwają roboty przy zagospodarowaniu terenu, w tym na przykład montaż szklanych barierek. Planowany termin zakończenia prac budowlanych przy budowie nowego dworca Olsztyn Główny to sierpień bieżącego roku. Otwarcie dworca dla pasażerów nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych zgód administracyjnych. W sierpniu zostanie udostępnione przejście podziemne łączące Olsztyński Dworzec Kolejowy z Zatorzem. Tu również muszą zakończyć się wszystkie roboty i odbiory. Prace miały zakończyć się w lipcu, ale musimy jeszcze trochę poczekać.